the ballads in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet Bridgeway's a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. Przynajmniej za chwileczkę, jakie zdarzenia mogą Was czekać. Przedstawią Wam to ratownicy medyczni z Radomyśla Wielkiego, a także z karetki pogotowia. Mamy tu taką panią. Ten pan będzie Wam pokazywał, to nie będzie naprawdę, od razu mówię, ale będą objawy mniej więcej takie, jakie możecie spotkać. Także pierwszym takim objawem jest omdlenie. Widzimy takie objawy, jest to takie trzęsienie całym ciałem. Ratownik medyczny przystępuje do akcji. Najpierw opowiemy, co trzeba robić. Najważniejsze w ratach upadaczki jest stabilizacja głowy, żeby mu stabilizować głowę. Możemy to wziąć między kolana i trzymać rękami. W ciągu 5 minut, jeśli nie ustąpi atak upadaczki, przekręcamy obojętnie na który bok, na lewy albo na prawy, żeby on się nie zachwycał swoją śliną albo i ma coś tam do picia. Ale cały czas trzeba stabilizować głowę. I dochodzi do siebie. Jeśli dojdzie do siebie, no to już będzie. Można go przekręcić normalnie na plecy, a jeśli nie, no to trzeba wezwać pogotowie ratunkowe. I widzicie, tak wygląda ratowanie człowieka, który jest w epilepsji, czyli w popularnej padaczce. Przygotowani do akcji powodziowych. W czasie, gdy leje deszcz, są to wodery. Można przebywać nawet, chłopaki rozepną Wam zaraz te wodery. Zobaczycie, jak one są wysokie. Czasem na powodziach pracuje się po parę, po paręnaście, czasem po parę dziesiąt godzin. Do głębokości nawet 1,5 metra może strażak wejść do wody i on jeszcze jest nadal suchy. A jak przyjdzie pracować około 10 godzin, dźwigać worki, przenosić wszystkie meble, urządzenia, ewakuować ludzi, ratować ludzi, dlatego musi mieć cały czas sucho w butach, musi być suchy, ponieważ jakby namógł, po prostu nie dałby rady pełnić tych funkcji. Wygląda to troszeczkę komicznie, ale pamiętajcie, strażak w ten sposób ubrany jest absolutnie zabezpieczony przed urządzeniami. Wygląda mniej więcej ratownik do ratowania ludzi w czasie pożaru. Jest to naprawdę bardzo ciężki sprzęt. Występuje jeszcze maska. Niestety maski nie możemy rozpakować i założyć, ponieważ maska po każdorazowym użyciu wysyłana jest do specjalistycznej firmy w Krakowie, która musi być sprawdzona od nowa, bo jest to niestety bardzo ważna rzecz. I no, czasem i ratownik może zginąć, co zaraz Wam pokażemy, jak się w takiej sytuacji musi ratownik zachować. Każdy ratownik wyposażony jest w butle, w hełm, idealnie dopięte ubranie, buty gumowe, które nie przewodzą także prądu, są bardzo bezpieczne, rękawice i także ma na sobie takie urządzonko. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, tu widzicie troszeczkę inny model, nowszy. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, albowiem ratownik może nawet w czasie akcji zasłabnąć, a zdarzało się tak już, może zasłabnąć i może gdzieś leżeć. No i co wtedy zrobimy, jak mamy dym, a nie ma Będzie pikać, tak jest, pięknie. Jest to tak zwany czujnik bez ruchu. Urządzenie to zawsze włączone jest, ono nam tu mryga. Urządzenie to zawsze włączone jest, gdy strażak leży, gdzieś tam nieruchomo już podczas akcji. Zaraz nam to urządzenie zacznie działać. Ratownik tak szybko może nie będzie. Już zaczyna się coś dziać. Ratownicy się już przygotowują. Uwaga, wszyscy słyszą. I teraz pada takie hasło. Uwaga, strażak w niebezpieczeństwie. Ratownicy rzucają wtedy wszystko i lecą go ratować. Pokazujemy oczywiście w zwolnionym tempie. Ratownicy przede wszystkim muszą odpiąć cały sprzęt tego strażaka. Oni tak samo chodzą pod butlami. Muszą w tych ciężkich, grubych rękawicach rozpiąć całe oporządzenie. Ratują w tej chwili strażaka z opresji. I tym chwytem właśnie jeden z ratowników ma na sobie tyle sprzętu i jeszcze takiego ciężkiego strażaka musi wziąć, a drugi bierze szybciutko sprzęt. Dobrze.
No i powiedz, co ci powiedział pan? Kazał mieć przy sobie jeszcze telefon, że on może oddzwonić, jakby jeszcze jakieś było coś. Pytał moje imię, nazwisko. Pytał, czy osoba jest jakaś poszkodowana, ile tych osób jest. Pytał, gdzie to jest. Słyszycie, jak szybko trwa reakcja? Już Mielec zawrót, ponieważ nam wyje Mielec. My nie wyjemy. Wyje Mielec w tej chwili i oni będą zgłaszać. Włączyć radia na full. Nauczyciele, proszę słuchać, jaka będzie rozmowa. Nasi strażacy w tej chwili zbiegają się do remizy, ubierają się. Także nie myślcie, jeżeli ktoś z wami rozmawia przez telefon i pyta się, co się dzieje, on już wciska tam syrenę i nasi strażacy już się zbierają. Wyje druga syrena. Strażacy już mniej więcej są w tym czasie ubrani. Przeważnie takie po takim czasie już są ubrani, wskakują do samochodu i za chwilę będą pytać, ponieważ oni nie wiedzą, gdzie jest wypadek. Skąd oni mają to wiedzieć, nie? Dobrze, że mamy dobrą informację. Bam, bam, bam.
spiesz się powoli, ziombel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Pozwól odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli, ziombel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Na półki zabita, uszy powita, mózgi zamota. No kiedy w końcu zrobi tak, żebyśmy razem mogli jej słuchać. Ciekawych będziemy tańczyli na nutach. Nie podpuka oczekiwanie na płytę, która zrobi to za mnie. Pozostawi po sobie stamnie każdemu ziomowi i każdej damie. Pytają się suczki, czy będą jakieś sztuczki. Pytają się kolesie, czy ona na scenę coś wniesie. Oj, będą, oj, wniesie, oj, złoto wykluczy. Bawić i kochać nauczy, bo to muzyczny włóczyni. Więc niech twój umysł nie będzie pusty, oby otworzył się na świat, a nie żył sam na pustyni. Pustyni. Pozwól odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli, ziomel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Pozwól odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli, ziomel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Ja czekam i doczekać się nie umiem. Z tego czekania coś we mnie obumiera. Ogólnie tak, droga jest kręta, sumie tak, porozumień brak. Zawsze się znajdzie w tłumie kart, który nie zrozumie twych zasad i myślenia. Mało życie w trumnie będzie cieszył się swego cierpienia. Patrzy się o nie, biegniesz bez picia jedzenia, byleby tylko na prąd, rodzina tu nie ma znaczenia. Stań gdzieś z boku, odpocznij, pozbieraj swoje myśli. Pozbieraj myśli, nasz fan moku, daj spokój na dziś. Po co ten wyścig? Po co ten wyścig? Regeneruj się, by potem ruszyć dalej. Z nowymi pomysłami będziesz miał większe szanse. Do celu dotrzeć i nie oszaleć. W świecie się odnaleź, zanim ktoś naciśnie cancel escape. Tak. Odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli, ziomel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Pozwól odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli, ziomel. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Pozwól odnaleźć siebie. Niech serce tobą kieruje.